Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzisiaj ważny dzień w Sejmie. Wszyscy mówią, że dzisiaj największy test dla koalicji rządzącej. Czy się utrzyma obóz Zjednoczonej Prawicy, czy jednak Jarosław Gowin wyjdzie ze swoją partią? Jak pan poseł obstawia? Ja sądzę, że jednak ten test przejdziemy pomyślnie, dlatego że nie ma powodu, żeby wychodzić z koalicji. W tej chwili jest sytuacja trudna i dodawanie jeszcze kolejnych trudności i komplikowanie sytuacji państwa byłoby po prostu nieodpowiedzialnością. Ja liczę to jednak tych komplikacji. Ja liczę na to, że jednak będzie działanie partii pana Gowina odpowiedzialne i żadnego tego typu działania nie będzie. Oczywiście jest sytuacja trudna, to jest bez wątpienia, i w tej trudnej sytuacji różni ludzie mają różne pomysły, jak z nią sobie poradzić. Nie wszystkie te pomysły są najlepsze i nie wszystkie trzeba popierać. No ten pomysł, jak przedstawił pan wicepremier Gowin, no nie jest pomysłem najlepszym, ale my mamy dobry pomysł, wybory właśnie korespondencyjne, i liczymy na to, że nawet może część opozycji poprze te rozwiązania, bo one są po prostu korzystne dla obywateli. To teraz będziemy rozsupływać ezopowy język pana posła. Czy partia Jarosława Gowina pomaga rządowi i koalicji rządzącej w tym kryzysie swoim zachowaniem, pana zdaniem? Ale oczywiście, że pomaga. Oni są zatroskani tak samo jak cały rząd sytuacją Polski i Polaków. I ja to odczytuję jako chęć szukania jakiegoś wyjścia z tej bardzo trudnej sytuacji. Choć tak jak mówię, no to wyjście jest trudne do zaakceptowania, właściwie niemożliwe do przeprowadzenia i z punktu widzenia państwa osłabiające państwo. Stąd też nie możemy się zgodzić na tego typu rozwiązania. Natomiast proponujemy bardzo dobre rozwiązanie, które gwarantuje prawie 100% bezpieczeństwo. No takiego bezpieczeństwa nie ma i przy zwykłych wyborach. Przecież w zwykłych wyborach też mogą brać udział ludzie, którzy są chorzy na jakieś choroby zakaźne, i w poprzednich wyborach takie osoby brały udział poprzez głosowanie na oddziałach zakaźnych z urną przenośną. Dzisiaj proponujemy takie rozwiązanie, bo ono jest korzystne, po prostu daje gwarancję zachowania zdrowia osób, które biorą udział w głosowaniu, i te, które biorą poprzez głosowanie, i te, które biorą poprzez bycie w komisjach. Także liczymy na rozsądek i liczymy na to, że w tej trudnej sytuacji znajdziemy też zrozumienie, przynajmniej w części tej rozsądnej opozycji, a już tym bardziej w obozie rządzącym. Panie ministrze, panie przewodniczący, czy Jarosław Gowin już zrozumiał, że błądził, czy jeszcze nie zrozumiał? Nie wiem, czy zrozumiał, że błądził. Mam nadzieję, że to nie chodzi o zrozumienie, czy ktoś błądzi, czy nie, tylko o przedstawienie jak najlepszych rozwiązań dla społeczeństwa. I tyle. Ja to rozumiem jako wyraz troski pana premiera. A wczoraj doszło do spotkania, bo media się rozpisywały o jeszcze wieczornym, wczorajszym spotkaniu wicepremiera z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Myślę, że doszło. No i jak sam pan powiedział, to było spotkanie prezesa z premierem. Nie byłem uczestnikiem tego spotkania, ale sądzę, że doszło. Panowie rozmawiają, to rozmawiają w atmosferze troski o losy Polek i Polaków, a nie tak jak to przedstawiam niektórzy jako jakieś tam przepychanki w koalicji, bo tu nie chodzi o żadne frukta, żadne apanaże, żadne awanse. Ale jest różnica zdań, jeżeli posłowie porozumienia mówią, że nie zagłosują za poprawkami Prawa i Sprawiedliwości. A zagłosują dzisiaj, czy nie zagłosują? Mam nadzieję, że zagłosują. Tak jak powiedziałem, że jednak rozsądek weźmie górę. Natomiast no, znamy takie powiedzenie czy przysłowie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. No, mamy to do siebie, że my jesteśmy z natury nastawieni demokratycznie. U nas nie ma czegoś takiego jak w niektórych państwach, jest
Ormung i nie ma dyskusji. U nas te dyskusje są i to nas wyróżnia na tle innych narodów, że my dyskutujemy, nawet mówią o nas, że my jesteśmy rozdyskutowani. Czasem są sytuacje, w których trzeba działać i nie dyskutować. Natomiast to nic złego, że ktoś szuka rozwiązań. Nie widzę w tym tutaj żadnego zagrożenia dla funkcjonowania koalicji. Natomiast oczywiście ja też rozmawiałem z kolegami z partii Jarosława Gowina i nie widziałem u nich chęci jakiejś destrukcji, tylko właśnie troskę, że jest trudna sytuacja, że oni poszukują jakichś rozwiązań, że może to nie są rozwiązania idealne, ale na dziś trudno w ogóle znaleźć jakieś idealne rozwiązanie, bo nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Natomiast to, co proponuje opozycja, jest czystą destrukcją. Oni nie mają tak naprawdę żadnego pomysłu, tylko wszystko. Zanim do opozycji, panie przewodniczący, bo ja wiem, że rządzący lubią mówić o opozycji, a opozycja o rządzących, ale też zostajmy na chwilę w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin i jego współpracownicy, jego adherenci mówią, że się nie odbędą wybory 10 maja, że to jest niemożliwe tak czy inaczej, jakichkolwiek byśmy poprawek do kodeksu wyborczego nie przyjęli. A jakie jest stanowisko pana? Czy to da się zrobić 10 maja, czyli już za trochę ponad miesiąc? Będziemy zmierzać w tym kierunku, żeby się dało, tak odpowiem. Ale to, że na pewno są wybory, tego jeszcze nie możemy powiedzieć, że na pewno 10 maja będą wybory. Wie pan, na pewno to filozoficznie odpowiadając, wiemy, że każdy z nas musi umrzeć. Natomiast to, czy wybory będą 10, nie wiadomo, jak tam będzie. Senat przedłużył sytuację. No mamy nadzieję, że Senat też stanie na takim stanowisku odpowiedzialności za los Polek i Polaków i nie będzie utrudniał wprowadzenie tych zmian w życie. Tyle mogę powiedzieć. A kwestia głosowania, no bo ja wiem, że politycy nie odpowiadają na pytania hipotetyczne, ale jeżeli dzisiaj Porozumienie by nie zagłosowało za poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, to już drugi taki przypadek mieliśmy w tej kadencji. Mieliśmy 30-krotność, kiedy Jarosław Gowin powiedział weto i ten projekt nie wszedł dla budżetu, strata kilku miliardów złotych. Teraz weto przy poprawkach, da się rządzić z taką koalicją, która w trudnych sytuacjach się nie sprawdza? No oczywiście da się rządzić, choć to rządzenie nie jest łatwe. No, dzisiaj arytmetyka sejmowa jest taka, że mamy niewielką większość i rząd mniejszościowy, już mieliśmy z tym do czynienia, nie jest w stanie rządzić w ogóle. Więc nawet jeżeli jedna czy dwie ustawy nie są uzgodnione i nie przechodzą, to nie zmienia to faktu, że jednak to jest najlepszy rząd, jaki można stworzyć. I nie ma co tego psuć. Jeżeli dzisiaj poprawki upadną, dzisiaj, to nie upadnie koalicja. Nie sądzę. Dzisiaj w trakcie epidemii jakiekolwiek zawirowania z rządem też byłyby bardzo niekorzystne, więc liczę na to, że będziemy mieli sytuację spokoju i odpowiedzialnego głosowania. Liczę na to, że nasi koalicjanci też poprą te poprawki, mimo że mają nieco inną koncepcję. Ale los koalicji nie zależy od poprawek do kodeksu wyborczego. Mam nadzieję, że nie. Marek Suski przy telefonie Radia Wnet. Polityk, który od lat zajmuje się polską energetyką. Teraz energetyka ma także kłopoty. Pandemia i kryzys, który idzie razem i pewnie zostanie dłużej niż pandemia z nami, nie oszczędza tego sektora polskiej gospodarki. Wydaje mi się, że jest spór w rządzie, w którym kierunku iść, czy wykorzystać pandemię do silniejszej i szybkiej transformacji energetyki, jak chcieliby niektórzy, czy tak jak chce Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych z Solidarności, wykorzystać pandemię do poluźnienia i wydostania się polskiej energetyki z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jakie jest zdanie pana przewodniczącego Komisji Energii i Skarbu Państwa? Są oczywiście różne koncepcje. Jedno jest pewne, że dziś w bilansie energetycznym naszego państwa nie ma możliwości zastąpienia tej energetyki węglowej jakimkolwiek innym źródłem energii. I w tej sytuacji trzeba robić wszystko, żeby zabezpieczyć nam możliwość w miarę taniej energii elektrycznej. I myślę, że to jest jedna z koncepcji, którą
należałoby też postawić w trakcie rozmów w Unii Europejskiej, że dzisiaj przy tak trudnej sytuacji gospodarczej, gdzie te zobowiązania, które na nas nakłada Unia, wynikające z redukcji CO2 w sytuacji gospodarczego rozkwitu było niełatwe, to dzisiaj w sytuacji kryzysu, bo niewątpliwie ten kryzys gospodarczy już się zaczyna i miejmy nadzieję, że szybko skończy się epidemia i on będzie płytki, ale w tej sytuacji to w ogóle nie widać możliwości, żeby tego rodzaju redukcję przeprowadzić. Trzeba to odłożyć na trochę później, stąd wydaje mi się, że to jest rozsądne działanie, żeby w Unii też skłonić ich do myślenia o funkcjonowaniu gospodarki, a nie w tej chwili jeszcze dokładać kolejnych obciążeń, kiedy ogromne obciążenia nakłada na nas wirus, który panoszy się w Europie i w świecie. Wiele było znaków zapytania dla polskiej energetyki. Jednym z większych i bardziej istotnych znaków zapytania była kwestia budowy w Polsce siłowni jądrowej. Teraz w ramach kryzysu to już jest plan, na którym możemy postawić krzyżyk? Nie, to nie jest tak, że możemy postawić krzyżyk, natomiast to pewnie spowoduje opóźnienie realizacji tych planów, dlatego że dzisiaj, jak widzimy zresztą, spółki Skarbu Państwa są w dużym stopniu zaangażowane w tym, żeby wspierać szpitale, wspierać służbę zdrowia i obywateli, co oznacza, że tych środków na inwestycje będzie nieco mniej. Oczywiście to jest bardzo kosztowna inwestycja, to są dziesiątki miliardów, żeby energetyka jądrowa w Polsce zaistniała, no i to jest proces długotrwały, także opóźnienie tego rok czy dwa lata nie wydaje się tutaj jakimś wielkim nieszczęściem. Jeszcze to przejdźmy do opozycji, do której chciał pan przewodniczący już się wybrać. Opozycja mówi, wprowadźcie stan klęski żywiołowej, no i idźcie zgodnie z konstytucją. I tak mówi opozycja od Sasa do Lasa, od Bosaka do Biedronia. No tak, ale no dobrze, stan klęski żywiołowej i co dalej? No bo oni mówią, wprowadźcie stan klęski żywiołowej, zawieźcie funkcjonowanie państwa, bo tak naprawdę to jest w wielu obszarach zawieszenie funkcjonowania państwa. Wstrzymajcie procedurę wyborczą. No i co dalej? No, pomysłu żadnego nie ma. Oczywiście chodzi tylko o to, żeby jak najbardziej zamieszać, dołożyć jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację do tej, niż mamy obecnie ze względu na koronawirusa. Ale cóż, no, rolą opozycji nie jest myślenie konstruktywne, przynajmniej tej naszej, a myślenie destrukcyjne to jest czysta gra polityczna. Wymierzono na to, że im większy zamęt, tym lepiej. Nie będziemy się poddawać tego typu pomysłom, bo Polska musi funkcjonować, musi mieć stabilne władze i dlatego trzeba zgodnie z konstytucją przeprowadzić wybory, ale żeby one były bezpieczne, właśnie proponujemy to. Procedurę wyborów korespondencyjnych. A te nagrania, które wyciekły przypadkiem albo nie przypadkiem do TVN-u, nagrania ze spotkania wicepremiera Jarosława Gowina z prezydentami największych polskich miast, gdzie Jarosław Gowin, wicepremier, mówi, że nie wprowadza się stanu klęski żywiołowej, bo to mogłoby zrujnować polski budżet, bo trzeba byłoby płacić przedsiębiorcom odszkodowania za działania władz. Może to jest powód? Nie wiem. Sądzę, że nie. Sądzę, że powodem jest to, że nie ma w tej chwili sytuacji, w której należałoby takie radykalne działania podjąć. I tyle. A to są też kolejne jakieś przemyślenia pana wicepremiera. Nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym. Pan premier nie ma wiedzy, co się dzieje z budżetem państwa w ramach stanu klęski żywiołowej? Sądzę, że wie, co się dzieje z budżetem i sądzę, że też wie, że w tej chwili rząd sobie dobrze radzi w tej sytuacji. Oczywiście no, nie jest tak, że rząd może tą epidemię zlikwidować, bo tak jak nie wiem, czy mówiłem w tym programie, czy nie, ale nie ma lekarstwa w tej chwili ani szczepionki, więc te restrykcje, które są wprowadzone, bo to są restrykcje,
niepozwalanie na odbywanie się różnych imprez, zamykanie sklepów czy ograniczenia w wychodzeniu z domu, to są oczywiste restrykcje, które mają pomóc przejść w miarę jak najbardziej z mniejszymi stratami przez epidemię. Na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego te utrudnienia by jeszcze zwiększyły i pogłębiłyby moim zdaniem kryzys gospodarczy. Panie pośle, to jeszcze na koniec pytanie, dwa pytania w zasadzie. Pierwsze pytanie o właśnie koniec pandemii, bo w Czechach już zapowiedziano, że do końca czerwca te restrykcje czeskie, rzecz jasna, będą za społeczeństwem czeskim, że to już będzie powoli wychodzenie z pandemii. Czy my mamy jakiś harmonogram, kiedy kolejne restrykcje będą zdejmowane z polskiego społeczeństwa? Na razie to musimy zobaczyć, kiedy będzie ustępować epidemia i to od tego jest uzależnione zdejmowanie kolejnych restrykcji. W tej chwili jeszcze wciąż jesteśmy na fali wznoszącej, więc trzeba poczekać na rozwój sytuacji. Tylko że gospodarka jest na fali zjeżdżającej. I pytanie, jak długo wytrzymamy wszyscy w zamknięciu, gospodarczo rzecz jasna. To prawda, no ale trzeba jeszcze wytrzymać przynajmniej jakiś czas. Jeśli będzie sytuacja pozwalająca na zdejmowanie tych restrykcji, to oczywiście natychmiast będziemy je zdejmować, przecież nie wprowadzamy je po to, żeby ludziom utrudnić życie, tylko po to, żeby ratować życie. Było kiedyś takie hasło, zresztą pan przewodniczący świetnie je zna, żadne Dudy, żadne Tuski, prezydentem Marek Suski. To było w czasach, kiedy prezydent wetował ustawy sejmowe Prawa i Sprawiedliwości. Teraz już prezydent ma pana posła poparcie, czy nie? Ma moje poparcie, a to hasło wymyślił podobno jeden z działaczy opozycji właśnie po to, żeby sobie z lekka pożartować. I tyle. Chociaż hasło trochę się, można powiedzieć, przyjęło, bo nawet pan je cytuje. Nie, bo to bardzo chwytliwe hasło. Jeszcze kiedyś... Nawet jeden z redaktorów w czasie audycji powiedział, że jak się zdecyduje kandydować, to będzie szefem mojego sztabu wyborczego, za co później go chciano zwolnić z pracy, bo to w jednej ze stacji prywatnych. Panie pośle, myślę, że nie jeden z dziennikarzy chciałby być szefem sztabu wyborczego kampanii pod hasłem żadne Dudy, żadne Tuski, prezydentem Marek Suski, bo z takim hasłem to każda kampania wygrana. Dziękuję za uznanie, ale jak widać popieram obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Powiedział Marek Suski, przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Godzina 8:30, to my teraz zaśpiewamy razem z zespołem Tilaf.